Serdecznie Was witam na moim kolejnym filmiku. Znów się dzisiaj uczymy Pythona. Dzisiaj będziemy mówić o przechowywaniu pojedynczych danych w naszym programie, czyli o zmiennych. Po co zmienne? Jak je tworzyć? Jak z nich korzystać? Dzisiaj w tym temacie. A więc zaczynamy. Zmienna to jest pojemnik na dane. Zapamiętajcie, zmienna to jest pojemnik na dane. Po co nam pojemniki na dane? Myślę, że każdy z Was wyobraża sobie, do czego mógłby wykorzystać pojemniki na dane. Na przykład, mamy zadanie z jakiejś tam matury, podaj ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3. Abstrahując od sposobów rozwiązania i sprawdzania, czy liczba jest potęgą 3, żeby tą liczbę sprawdzić, to trzeba ją jakoś w programie mieć nazwaną, przechowaną, się do niej odwoływać, prawda? Robić z nią jakieś działania. Na przykład sprawdzać, czy jest równa jedynce, albo czy jest równa trójce, albo czy jest równa dziewiątce, prawda? To dla pojedynczej liczby, ale my mamy w pliku na maturze kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy liczb i mamy każdą z tych liczb sprawdzić, więc każdą kolejną liczbę musimy przechować w jakimś pojemniku, w jakiejś zmiennej i ją przetwarzać, prawda? W kolejnym podpunkcie podaj ile z tych liczb to liczby, które są równe sumie silni swoich cyfr. Czyli znowu musimy daną liczbę zapamiętać, przetworzyć ją, czyli rozebrać ją na cyfry, zrobić sumę silni tych cyfr i sprawdzić, czy ta suma silni cyfr liczby jest równa tej liczbie. Więc powiedzieliśmy, że zmienna to jest pojemnik na dane. To, co ją najbardziej charakteryzuje, to jej nazwa i jej typ. To ją odróżnia od innych zmiennych. Nazwa jest oczywiście po to, żeby ona była jednoznacznie zidentyfikowana w naszym programie, tak? Czyli nie możemy tej samej nazwy użyć dla dwóch różnych zmiennych. Więc nazwa musi być unikatowa w danym fragmencie kodu. A typ? Typ określa po prostu, jakiego typu dane będziemy przechowywać w danej zmiennej o takiej, a nie innej nazwie. Ale w Pythonie nie ma deklarowania zmiennych. Czyli nie musimy na początku przed użyciem zmiennej jej deklarować. Co to znaczy deklarowanie zmiennej? W innych językach programowania to jest po prostu określenie. Ta zmienna będzie takiego i takiego typu. I przez cały program ona takiego typu jest, tak? Natomiast w Pythonie mamy dynamiczne typowanie, czyli dana zmienna może przez chwilę być tego typu, przez chwilę innego typu, a na koniec programu jeszcze innego typu. W związku z tym też nie byłoby sensu, żebyśmy deklarowali tym zmiennym jakieś typy. Po prostu podstawiamy wartości i używamy. Python sam dopasowuje typ zmiennych do tego, co podstawiliśmy. Czyli, powtarzając, reasumując, zmienna nie ma deklaracji typu przed jej użyciem, ale trzeba ją zainicjować, trzeba podstawić tam wartość, żeby Python mógł dopasować typ sam. Czyli zmienne mają typy, tylko my nie musimy ich deklarować. No więc przejdźmy do konkretów, przejdźmy do praktyki. No dobra, mamy trzy podstawowe typy danych. String, ciąg znaków, int, liczba integer całkowita, float, liczba zmiennoprzecinkowa. Więc teoretycznie ja mogę z liczbę 123 zapisać na trzy sposoby, prawda? Mogę wziąć ją w cudzysłowie, będzie stringiem. Proszę bardzo, możemy sobie tu wpisać sprawdzenie typu naszej zmiennej. Jest 123, jest klasy string. Mogę ją wpisać bez cudzysłowów, będzie intem. I mogę ją wpisać, dopisać sobie przecinek 0.0 właściwie i będzie wtedy floatem, prawda? Więc mogę to zrobić na trzy sposoby. Z jednej strony nie muszę deklarować przecież, opowiadać się, że no dobra, w całym moim programie chcę, żeby a było stringiem, czy intem, czy floatem. Nie muszę, nie ma deklaracji. Ale z drugiej strony, no muszę podstawić, bo przecież jak nie podstawię, to Python powie, halo, czym jest a, tak? Więc ja muszę się opowiedzieć, co ja tam chcę przechowywać. Ja muszę w jakiś sposób to zapisać, w taki, a nie inny. W taki lub taki, lub taki. Jak podjąć decyzję, na który sposób się zdecydować? Ano, musisz się zastanowić, co jest do zrobienia, bo jeśli mamy na przykład badać dzielniki liczby a, to musimy zdecydować się raczej na inty, bo będziemy przecież potrzebowali operacji reszty zdzielenia, która jest niewykonalna na przykład dla napisów, tak?
Jeśli chcemy, nie wiem, odwoływać się do kolejnych znaków zapisanych w liczbie A, to może łatwiej będzie nam zapisać w stringu, żebyśmy mogli sięgać do kolejnych znaków. W stringach znaki są numerowane, czyli możemy powiedzieć A od 0, mając na myśli pierwszą jedynkę z lewej, A od 1 kolejny znak w liczbach. Tego nie zrobimy. Nie możemy tu powiedzieć A od 0, ponieważ tu nie mamy numerowanych znaków, tu nie mamy w ogóle znaków. Liczba A składa się z cyfr. To jest system pozycyjny. Jest cyfra setek, cyfra dziesiątek, cyfra jedności, prawda? Tu nie mamy numerowanych znaków w tekście. To nie są słowa, to są liczby. Więc co Wam radzę? Przeczytać polecenie, zastanowić się, co jest do zrobienia i dopiero wtedy podjąć decyzję, jakiego typu będziemy dane potrzebować i jak będziemy chcieli je przechowywać. Oczywiście, jeśli na przykład wczytamy z pliku teksty, to my nadal mamy możliwość konwersji. Możemy sobie zrobić z A po prostu inta. Proszę bardzo, to jest int z A. Na dowód tego, że to jest zwykłym intem, dodamy sobie powiedzmy jedynkę. Proszę bardzo, dodała się jedynka. Traktujemy to jako normalną wartość. Czyli konwersje między typami są możliwe. Tak samo, kiedy B będzie liczbą i chcemy zamienić to na stringa. Teraz to jest stringiem. Do tego już nie dodamy jedynki, bo do stringów nie dodajemy jedynek, które są liczbowe, prawda? Natomiast możemy na przykład dodać drugi string, jedynkę. Co ciekawe, wtedy oczywiście nie otrzymamy 124, tylko dodawanie stringów to jest konkatenacja, łączenie stringów, czyli dodaliśmy jedynkę. Ale o wszystkich operacjach na stringach, intach i floatach powiemy sobie w następnym odcinku. A więc jak już wiecie, czym się kierować, dobierając typy danych, zreasumujmy. Do matury wystarczą Wam te trzy typy, podstawowe typy danych w Pythonie, czyli te, o których już wspominaliśmy nieraz. String, integer and floating point. Czyli typ tekstowy, łańcuch znaków, dowolne znaki, dowolnej ilości, integer, czyli zmienna typu całkowitego, taka, która nie ma przecinków, nie ma wartości po przecinku, ale za to są dozwolone dla niej operacje typowe dla całkowito-liczbowych, czyli na przykład dzielenie całkowite. I floating point, czyli zmienno-przecinkowa, gdzie możemy sobie dowoli wyciągać pierwiastki, możemy sobie przechowywać ileś miejsc po przecinku. Pewnie zastanawiacie się jeszcze, jak duże zmienne możemy przechowywać w Pythonie. Próbowaliśmy do tej pory przechowywać stosunkowo małe wartości, prawda? 123, mała wartość. Czy jest jakiś limit? Pewnie się nad tym zastanawiacie. Otóż w Pythonie nie ma limitu. Możemy przechowywać długie zmienne, tyle ile nam pamięci starczy. A więc 123 się zmieści, ale zmieści się też bardziej długa liczba. O, proszę bardzo, jakieś długie wartości. Nadal ona w Pythonie trójce jest typem int. Możemy ją, nie wiem, podnieść do potęgi, oto przy okazji jest operator potęgowania, o operatorach wszystkich różnych powiemy sobie w następnym odcinku, podnieśmy ją sobie do potęgi trzeciej, proszę bardzo, mamy w wyniku jeszcze dłuższą liczbę, która nadal jest intem. Więc nie musimy się stresować tym, że dane z pliku tekstowego, że są, liczby są za długie, żeby przechowywać w typie całkowito-liczbowym czy zmienno-przecinkowym, czym się często musimy przejmować w C++. Dzisiaj z dzisiejszych zajęć wyjątkowo nie będzie zadania domowego, ale na pewno będzie z następnych. Zapraszam do wysłuchania następnego odcinka, w którym będziemy mówić o tym, jakie operacje, jakie operatory działają na poszczególnych typach. Za dzisiejszy udział w filmiku bardzo dziękuję. Zapraszam na następny i pozdrawiam.